Cthulhu Gala... Przepraszam, zakrztusiłem się. Witam Was na kanale Pixel Goni Pixel. Za chwilę zanurzymy się w potwornościach tak strasznych, że aż nie do opisania. Dziś zagramy w Shadow of the Comet. Zapraszam serdecznie. Gra została wydana w 1993 roku przez firmę Infogrames na DOS-a i zajmowała 5 dyskietek. Jest dość klasyczną przygodówką. Dość, ponieważ oryginalnie nie sterowaliśmy w niej myszą, a tylko i wyłącznie klawiaturą. Obsługa myszy pojawiła się dopiero w wydanej rok później edycji CD, która to została dodatkowo wzbogacona o nagrania wszystkich kwestii mówionych. Ale po kolei. Fabuła. W grze wcielamy się w młodego dziennikarza Johna T. Parkera, który w 1910 roku odwiedza Ilsmouth, małą rybacką wioskę w Nowej Anglii, aby odkryć, co sprawiło, że przed laty w tym samym miejscu wybitny brytyjski naukowiec Lord Boleskine dostał bzika podczas obserwacji komety Halleya. Na miejsce trafiamy 3 dni przed przylotem komety i rozpoczynamy śledztwo. Doprowadzi nas ono w miejsca, których nie chciałby odwiedzać żaden śmiertelnik. Gra oczywiście jest horrorem i nawiązuje do twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta. A jako, że została wydana z namaszczeniem Chaosium, firmy dzierżącej prawa do twórczości samotnika z Providence, to tytuł otrzymał dopisek Call of Cthulhu. Cthulhu, Hululu, czy jak tam wielki kalmar lubi, żeby czytać jego imię. W historii widać inspiracje dziełami mistrza grozy, takimi jak Widmo nad Innsmouth i Horror w Dunwich. Ale gra nie przenosi ich treści bezpośrednio, raczej zapożycza pewne elementy. Zamiast miasteczka pełnego ryboludzi czy pełzającego po wzgórzach Yog-Sothotha, odwiedzamy tajemniczą wioskę, w której nie wszyscy mieszkańcy cieszą się, że ktoś obcy pałęta im się po okolicy i wtyka nos w ich sprawy. Chociaż przez tytuł gra najbardziej kojarzy się z tym pierwszym wymienionym opowiadaniem, to jednak akcja wcale nie dzieje się tu w tym samym miejscu. Nazwa miejscowości, chociaż podobna, jest w grze inna. W opowiadaniu to Innsmouth, a w grze Ilsmouth. I nie jest to literówka, bo topografia i rozmiar osady również są znacząco inne. Dużo więcej wspólnego ma natomiast fabuła gry z wcześniejszym tytułem firmy Infogrames, a mianowicie z Alone in the Dark, o której możecie się dowiedzieć więcej z mojego wcześniejszego materiału. Otóż, podczas rozgrywki w Alone in the Dark znajdujemy wiele dokumentów, a w dwóch z nich, Memories i Diary of the Journey, wspominana jest i dość dokładnie opisana wyprawa, na skutek której Lord Boleskine oszalał. Nie jest to oczywiście dzieło przypadku, bo za scenariusz Shadow of the Comet odpowiadał m.in. Hubert Chardot, który był też autorem historii do Alone in the Dark. Sama fabuła jest unikatowa, ale dość zgrabnie wpasowuje się w lovecraftowski świat mitów. Znajdziemy tu typowe motywy, takie jak tajemniczy i morderczy kult, pakt z pradawnymi istotami, czy potwory z innych przerażających przestrzeni kosmosu. I to naprawdę dobrze wyszło. Intryga przez większość czasu trzyma się kupy. Oczywiście, momentami robi się infantylna lub dziwaczna, na przykład gdy musimy na wielkich skrzydłach zlecieć z latarni morskiej wprost do obozowiska cyganów. Kto to wymyślił? Naprawdę, sensu nie ma w tym za grosz. Pod koniec rwie się też troszkę bardziej niż na początku ciąg przyczynowo-skutkowy, ale samo śledztwo jest jednak dość logiczne, a to dobrze robi i klimatowi, i zagadkom. No dobrze, ale jak w to się gra? Gameplay. Jak wspomniałem wcześniej, gra jest przygodówką, w której postacią sterujemy za pomocą klawiatury. Chodzimy za pomocą strzałek, a odpowiednie akcje odpalamy skrótami klawiszowymi. Nie było to rozwiązanie typowe jak na lata 90. Nie jest to też rozwiązanie wygodne, ale i tak jest lepsze niż sterowanie myszą, które zostało zaimplementowane do gry w edycji CD. Tam poruszanie postacią odbywa się poprzez trzymanie wciśniętego lewego przycisku myszy, a nie w wyniku kliknięcia w dane miejsce na lokacji. O wielki zjadaczu makaronu, naprawdę, nie wiem o czym myśleli autorzy, decydując się na taką obsługę myszy.
mogę się tylko domyślać, że tak było łatwiej dodać mysz do już istniejących rozwiązań. A wygoda gracza zniknęła gdzieś pod presją czasu i kosztów. Ale kto by się tam przejmował komfortem gracza, gdy trzeba liczyć dolary? Natomiast, żeby nie było, rozumiem, czemu autorzy w pierwszej kolejności zdecydowali się zaimplementować obsługę klawiatury. W grze jest całkiem sporo elementów zręcznościowych, a wykonanie ich za pomocą myszy byłoby, a nawet jest, bo próbowałem, trudne niemal tak samo jak przejście Mario w lewo. Klawiatura była po prostu rozsądnym i logicznym wyborem. Za to brawo! Brawo też za to, że momenty zręcznościowe są dość dobrze wyważone i co ważniejsze, pasują do gry. Na uwagę zasługuje zwłaszcza sekwencja ucieczki w podziemiach cmentarza. Podbija ona stawkę i ciśnienie, bo przecież grozi śmiercią. A jak już przy tym jesteśmy, to w trakcie naszego krótkiego pobytu w Wilsmuth trupów padnie więcej niż w odcinku przygód księdza Mateusza. A my musimy naprawdę uważać, aby i naszego bohatera nie odesłano za prędko do lepszego świata. Zginąć jest bowiem bardzo łatwo. Czasem wystarczy wybór nieodpowiedniej linii dialogowej lub obejrzenie jakiegoś przedmiotu i papa. Śmierć czai się naprawdę wszędzie. To nie jest wesołe Monkey Island, gdzie swobodnie eksplorowaliśmy świat. Tu gra uczy nas, że należy często zapisywać stan gry. Grając, zrozumiałem, jak bardzo przyzwyczaiłem się do autosave'a we współczesnych produkcjach. Tu go brak. Jo, Boziu, jak to boli! No dobrze, ale to przygodówka, więc co z zagadkami, zapytacie? Są, ale mam na ich temat mieszaną opinię, bo wyszły twórcom różnie. Podczas gdy na początku zagadki wynikają ze śledztwa, trzeba kojarzyć kto i co powiedział, gdzie mieszka i tak dalej, oraz używać logicznie przedmiotów, na przykład zamontować aparat na statywie, to im bliżej końca, im do fabuły wkrada się coraz więcej magii, tym w zagadkach jest coraz mniej logiki. Bo czy ktoś mi potrafi wytłumaczyć, czemu musimy wrzucić farbę do wody, aby uspokoić fale? Sensu w tym tyle, co towaru w sklepach za komuny. A nie, przepraszam, farba była magiczną substancją otrzymaną od tajemniczego Indianina. To w takim razie wszystko okej, można było na to wpaść. No litości, ludzie, proszę. Jest też jedna zagadka logiczna, ale trudna niczym zrobienie szpagatu w rurkach. Chodzi mi o wywoływanie zdjęć, podczas którego musimy dobrać odpowiednie odczynniki, 4 z 8, i albo będziemy znać się na klasycznym wywoływaniu zdjęć i potrzebnych chemikaliach, albo próbujemy metody siłowej i lecimy po kolei, inaczej tego nie rozwiążemy. Nigdzie nie ma żadnej podpowiedzi. Serio, nawet w instrukcji. Dlatego ja wybrałem bramkę numer 3, użyłem solucji. I przyznam się, że robiłem tak jeszcze kilkukrotnie, im bliżej końca, tym częściej. Nie ma co prawda klasycznego pixel huntingu, ale nie cieszmy się zawczasu, bo odszukanie potrzebnych przedmiotów lub ich użycie bywa trudne ze względu na przyjęty model sterowania. Trzeba stać w odpowiednim punkcie planszy, aby komenda użyj czy zobacz dała poprawny rezultat. Czasami wystarczy różnica kilku pikseli i dana akcja nie chce zadziałać. Ostatecznie więc nie wiem, czy bym nie wolał starego dobrego pixel huntingu. Kończąc temat zagadek, nie zrozumcie mnie źle. W grze jest sporo fajnych łamigłówek i jest klimat, ale jest po prostu nierówno. Dość o tym. Oprawa. Pod tym względem gra nie była wybitna w czasach wydania. Oczywiście zebrała dość wysokie noty, ale umówmy się, w 1993 roku były już ładniejsze gry. Dziś oczywiście pixel art może się podobać lub nie. Mnie osobiście razi połączenie tego stylu z elementami ewidentnie zdigitalizowanych zdjęć, które sprawiają wrażenie niechlujnie wyciętych i wklejonych w tła. No, ale może tylko mi się to nie podoba. Niemniej jest czytelnie. Gra zdaje się dostarczać iluzję żyjącego miasteczka pełnego tajemnic poprzez animowane tła czy ruchy ludzi po ulicach. A propos animacji. To jeszcze warto wspomnieć, że nasz bohater czasem biega, a czasem chodzi. I to nie my o tym decydujemy, a jest to dobierane do momentu w grze. Fajnie, że ma dwie różne animacje, ale czemu nie mogliśmy sami wybierać sposobu poruszania? Efekt jest taki, że ma się po pewnym czasie dość jego powolnego człapania. A można było temu łatwo zaradzić, animacje były przecież gotowe.
Podobnie irytujące są też inne przydługie animacje, na przykład wchodzenie do studni. Wiem, że w latach 90. pewnie się to podobało, ale dziś drażni brak możliwości pominięcia. Jeśli chodzi o stronę audio, to muzyka dobrze ilustruje akcję, ale nie są to kawałki, których ktoś chciałby słuchać poza grą. Na uwagę oczywiście zasługuje fakt, że wersja CD posiada nagrane wszystkie teksty. Nawet zawartość naszego dziennika jest czytana przez lektora. I to jest super, ale znowu, wybitne aktorstwo to nie jest. Mi natomiast przeszkadzał brak synchronizacji dialogów z tekstem. Chociaż to może być problem wersji gogowej i DOSBoxa. Nie wiem tego. Ciekawostką jest to, że podczas części dialogów możemy obejrzeć zbliżenia na twarze postaci, a te są wizerunkami znanych osobistości. Bez trudu rozpoznamy tu na przykład Jacka Nicholsona. Co na to prawnicy? Nie wiem, ale się domyślam. Moja ocena. Muszę przyznać, że grając dziś, po dłuższej chwili przywykłem i do sterowania, i do dziwnego stylu graficznego. Historia po prostu mnie wciągnęła aż do ostatniego rozdziału, bo tam wszystko się rozłazi, a zagadki tracą sens. I dalej to już się troszkę męczyłem. Zatem, czy warto zagrać dziś? Jeśli lubicie gry, w których prowadzi się śledztwo, to myślę, że tak. A jeśli jesteście do tego fanami mitów o wielkich przedwiecznych, to raczej pozycja obowiązkowa, mimo że grafika i sterowanie dziś zdecydowanie odstraszają. W innym wypadku myślę, że warto poszukać innych tytułów retro, bo gra zdecydowanie nie była jakimś przygodówkowym wyznacznikiem trendów, który koniecznie warto znać. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do lajkowania, komentowania i obejrzenia innych filmów na kanale. Ciao! Nie ma co prawda klasycznego pixel Nie ma co prawda klasycznego pixel hightingu. Hightingu, kuźwa jego mać.